Maturzysta Eryk Wróbel jest znany w szkole, bo nagrał dwa utwory rapowe, które zdobyły popularność. Chłopak od dłuższego czasu nie napisał nic nowego i obawia się, że wypalił się jako artysta. Ale o co chodzi? No stary, kurde, wyłączyłem telefon, żeby się odciąć. W końcu może coś napiszę, okej? Przecież mówisz, że cały czas coś piszesz. Eryk, podaj balę. Urąbało cię o plecach, to ty możesz kopać własne sławeczki. Spokojnie. Nie daruję ci tego następnym razem. Chodź tu, co jest? Stary! Kurczę, od miesiąca coś próbuję napisać. Poce się, jak ten... O Jezu, jak kto? Stary, kurczę, jak na najgorszym sprawdzianie z matmy, rozumiesz to? Aż tak? Kurde. No stary, nie wiem, jak ja to w ogóle ogarnę. To niedobrze. Dzień dobry. Witam. Witamy w szkole słynnego rapera. Serio, stary? Ale kompletki nic? No stary, no nic. Typowy artysta jednego hitu. Nie przesadzaj, przecież napisałeś już dwa. No dobra, dwóch hitów. I to jakich? Dosłownie Cyprian Kamil Norwic. A tobie co do tego? Weź mi w końcu Emilia, daj spokój, okej? Okay? I co? Wtedy wreszcie napiszesz coś dobrego? Wiesz co? Nie pokazuj mi się więcej na oczy. Spadaj. Sam spadaj. No dobra, idiotka, zostaw ją. Stary, wiesz co? Ona chyba w tej chwili ma naprawdę rację. Jestem do niczego. Co? Ale co ty mówisz? Przecież to jest twoja była. Wiadomo, że ci będzie robiła na złość. Trzeba przyznać jej po prostu rację. Weź. Eryk jest załamany. Licealista nie wie, co zrobić, żeby przełamać twórczą niemoc. Sianeczko! Co tam, morda? Jest problem. Eryk nie ma weny. Co? Eryczku, nie świruj. Przejdzie ci zaraz. Stary, wątpię, że kiedykolwiek mi to przejdzie. W sensie? No w sensie, że nie może nic napisać. Nie biegaj. Biegajcie, że tu. Może potrzeba ci jakiegoś skupienia. Stary, kurczę, skupienia. Ale czekaj, przecież ty gadałeś, że cały czas piszesz. No i nic podobno z tego nie wychodzi. Jezus, masz jakieś tutaj przy sobie te notatki? Pokaż mi je, nie będziesz tak siedział i taki załamany tutaj. Ale rozumiesz, stary, że tu musi być progres, musi się coś dać, sam jakieś proste rymy sypać. Dobra, rozumiemy. No, słabo. Dobra.